O! Uf. Znakomicie! Ho! Wygrałeś! Mój starszy brat jest wielki! Jasne, Koda. Nie chcę, żeby młodszy brat się za mnie wstydził. Koniec końców, Kinaj dotarł do wielkiej góry, gdzie światła wędrują po ziemi. Ale i tu niespodzianka. Nie wiedział, że na szczycie góry czeka na niego Denari. Jejku, to się chłopak zdziwi, no nie? No, chyba że tak. Nagle, dokładnie w chwili, kiedy jeden z braci mógłby skrzywdzić drugiego, pojawiły się światła, a z nimi duch Sitki. Ja cię kręcę, to niecodzienny widok, nie? Zjawił się też duch mamy małego Kody, żeby się pożegnać z synkiem. Ojejcie, ale byłoby fajnie, gdyby nasza mama przybyła w krainie duchów. Ona nie jest w krainie duchów, Matole, tylko w Kanadzie. Fakt, zapomniałem. No dobra, no ten... co było dalej? Dopiero kiedy Kinaj znowu przybrał ludzką postać, Denahi zrozumiał, co się właściwie stało. Denahi na pewno się zdziwił, że jego brat był niedźwiedziem, no nie? A jak? Za to Koda bardzo posmutniał. Biedny mały Koda stracił przybranego starszego brata. Dlatego Sitka z powrotem zmienił go w niedźwiedzia. Jakie to wzruszające. Niesamowicie. A potem wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Miodzio, co? Miodzio. Lubię szczęśliwe zakończenia. Ja też. Jedyna rzecz, która przebije coś takiego, to fura pysznego jęczmienia. Na dokładkę bursztynowa pszenica, a na deser szyszki chmielowe. No, to jest to.
Ah!